słyszałam, że Zbyszko się na ciebie gniewa. To prawda? Nie. Ale ja słyszałam. Ja wszystko wiem. No, no wszystko, co ciebie i Zbyszka dotyczy. Rozumiesz? I nie trzeba się bać. Ja będę z wami. Ojca też na waszą stronę przekabacę. Wszystko się zmieni. No, i gdy już się ślub odbędzie... To co też panienka mówi? A któż by się ze mną teraz ożenił? Jak to kto? Ano, któż by cudze dziecko wziął? Cudze dziecko? Hanka, o czym ty mówisz? A może ty już wdowa, że masz dziecko? I Zbyszkowi nic o tym nie mówisz? Ta co panienka mówi, że wszystko wie? No ty i Zbyszko, to będziemy z alians. Ale trudno. Hanka, dlaczego płaczesz? Dlaczego nic nie mówisz? Ja do ciebie z najlepszą intencją. Nie martw się. Jakoś to się ułoży. Nic się nie ułoży. Pomsta na mnie. Nieszczęście. Po co ja się rodziłam? Anka, nie płacz, bo mi serce pęknie. A żebym nogi połamała, zanim tu postała. Anka. Niech mnie panienka puści. Co tu się dzieje? Co Mela ma za konszachty ze sługą? To nie są żadne konszachty. To zupełnie co innego. Hanka jest bardzo nieszczęśliwa, a ja ją pocieszam. I dlaczegoż Hanka taka nieszczęśliwa? Och, to straszna historia. Niech mi ją Mela powie. Nie mogę, ciociu. Nie mogę, to jest straszne. To może się okropnie skończyć. Najlepiej mi powiedzieć. Może ja znajdę jaką radę. To prawda. Ciocia taka mądra. To najlepiej potrafi sobie poradzić z mamcią. Ciociu. Ciociu. To stało się nieszczęście. Zbyszko. Zakochał się w Hance. Tylko tyle? Oni muszą się pobrać. Oni już się całują. No skoro już się całują. A mama to z pewnością Zbyszka przeklnie. Nie bój się, cielątko. Mamcia Zbyszka za to nie przeklnie. Żeby jeszcze tylko, jest jeszcze dużo, dużo komplikacji. Jest jeszcze cudze dziecko i jest... Cudze dziecko? No tak, Hanka mówiła. No, no ale jak mówiła? Ja jej mówię, wyjdziesz za mąż. Ja za Zbyszka ciągle myślałam, a ona nie płacze, ale ryczy i woła... Tobie teraz cudzym dzieckiem weźmie! Tak powiedziała? No tak, ciociu. Przecież ja nigdy nie kłamię. Tylko ja tego wszystkiego ani pokombinować nie mogę. A ciocia? Co rozumie? Rozumiem, rozumiem. Tak? Niech mi ciocia powie. Moja najdroższa. Nie, ja panience tego nie wytłumaczę, ale niech Mela pamięta trzymać języczek za zębami, ani słowa do nikogo. A ciocia się tym zajmie. Może. Ach, ciociu, oni się jeszcze wykradną albo pozabijają. Cii, Zbyszko idzie. Wychodzisz?
Wychodzę. Znów się puszczasz? Znów. A siedziałeś już przecież częściej w domu? Widocznie mam już dość. Szkoda. Lepiej wyglądasz. Zbyszko! Zaraz wrócą wszyscy. Będzie herbata. Nie czekajcie na mnie. Mama znowu będzie zła. Dajcie mi spokój! Mógłbyś być grzeczniejszy. Po co? Przynajmniej ze mną. Tak się zachowujesz. Moja droga, raz chcesz, aby ci uchybiać i aż prosisz się o to, to znowu by cię szanować? Zastanów się, matrona czy kokota. Najlepiej zrobię, jak z takim brutalem mówić nie będę. Najlepiej. Przestań się malować, bo wyglądasz jak kamienica odnowiona na przyjazd cesarza. Bądź zdrowa. Tak? Uważaj, żebyś nie pożałował tej twojej brutalności. Ja nigdy niczego nie żałuję. On znowu taki zły. Tak się właśnie z Hanką kłócili. No tak właśnie się kłócili. Cii, mamcia idzie przez kuchnię. Jak się masz? Cała jestem wzburzona. O cóż poszło? W tramwaju. Znów awantura. No bo jak Hysia siedzi, no to wygląda na dziecko, co nie ma metra wysokości. Mówię jej, skurcz się, proszę mamci. A ona na to się wyciąga i zaraz potem z konduktorem secesja. Wszyscy się patrzą. Ach, bo o ten cent czy dwa. Kto nie szanuje grosza, ten nie wart. Hanka, nakrywaj! My tu teraz pijemy herbatę, bo w jadalni piec coraz gorszy. Czemu go ciocia nie poprawi? Albo ja głupia? I tak na przyszły rok to mieszkanie wynajmę. Wtedy mi nowy lokator piec naprawi. No, idę włożyć szlafrok. Hasia, Mela, zajmijcie się herbatą. Cożeś taka zmizerniała? Zęby mnie bolą. Zęby? Żywo, samowar! Napijesz się z nami herbaty? Dobrze. Szczęśliwa jestem, że jestem już w domu. Dla kobiety nie ma jak dom. Ja to zawsze powtarzać będę. Zawołajcie Zbyszka. Zbyszko wyszedł. Wyszedł? Ale zaraz pewnie wróci. A mówiła ciocia, że się poprawił. Bo też tak jest. Przekonał się, że nie ma jak dom i rodzina. Musiało mu coś wypaść. Wcale nie. Mówił, że mu już zbrzydł ten dom i ta rodzina. Mówił? Tak, przed chwilą. Zresztą nie mówił tak wyraźnie. Co mu tam zbrzydło, nie wiem. Dość, że poszedł. Będzie się znów lumpował. Patrz swego nosa. No z tym chłopcem nie ma już rady. Ja mu tak dogadzam, żeby go tylko przytrzymać w tym domu. Proszę cioci, może właśnie to dogadzanie osiąga przeciwny cel. Nie rozumiem. Przecież
gdzie mu będzie lepiej, jak w rodzinnym kole? A co do tego rodzinnego koła... Co ty możesz o tym wiedzieć? Ciągle tylko gdzieś latasz. I przyznam ci się nawet, że zaczynają coś o tobie mówić. Doprawdy, że ciocia dziwnie pojmuje gościnność. Moja droga, ja przede wszystkim pojmuję moralność. I to mam na względzie, czy w domu, czy... To znaczy, że moje życie jest niemoralne? Na zewnątrz. Ciągle cię widzą na ulicy. Nie mogę chodzić po dachach. Wczoraj na przykład krężlowa mówiła... Dość tego! Ciocia się uwzięła, żeby mnie denerwować. Ja do cioci spraw nie zaglądam. A może także niejedno dałoby się powiedzieć. Proszę, proszę. Moje sumienie jest czyste i nie boję się dnia białego. No, w biały dzień to tu lepiej nie zaglądać. Dopatrzyć by się tu można niejednego. Proszę powiedzieć! Proszę się nie krępować!